przejechaniu danego dystansu może pan w domu zdalnie przez komputer dodać trasę, którą pan przejechał. Mogę się uchwał kraju przejechać? A tobie? Jeżeli się pani zarejestruje. My zarejestrowani. Myślę, żeśmy przed chwilą rejestrowali. Przepraszam, to jest strasznie głośno. Drodzy Państwo, ja już pragnę przypomnieć tylko, że o godzinie 11.30, za 20 minut, zapraszam tutaj pod scenę wszystkich zainteresowanych. Pierwszy konkurs, który przeprowadzimy tutaj na scenie. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą doskonale, że trzeba wypełniać kupony, które są dostępne tutaj obok sceny na stoisku i spośród tych kuponów rozlosujemy osoby, które wejdą na scenę i wezmą udział w konkursie. Jaki to będzie konkurs? Na razie niech to będzie, drodzy Państwo, tajemnica. Jedyną brakiem tajemnicy, jedyną wiadomą na razie niech będzie, że w pierwszym konkursie nagrodą główną będzie ten cudowny rower, który stoi troszeczkę za mną. Ja się postaram usunąć na bok. Drodzy Państwo, jest to nagroda główna w tym pierwszym konkursie. Gorąco polecam, fundowana przez szprychy.com. Przepiękny rower. Mam nadzieję, że już to Państwa zmobilizowało do tego, aby owe kupony wypełniać i czekać tutaj o godzinie 11.30. Jest prosta sprawa, jutro, przepraszam, dzisiaj, jutro także. Thank you.
byli na Helneci z pracą z powrotem, jest wycieczka zaliczona, nie? Natomiast to są te zalety. A jednocześnie wyłączamy wspomaganie i jedziemy jak normalnie. Także no, bajka, no, ale bajka. Mówię, fajnie, dobrze się przejechać, nie? Żeby no, to teraz wysłałem. A strój miasta jest w ogóle tutaj, czy z... Nie, jest z Warszawy. Ekstra. No, także zachęcam, bo jest to fajna rzecz. To jest Polska do tego. To jest chyba ze Szczecina. Jesteśmy tutaj w spektrum. Właśnie, pani przyjechała, ale chodzi nie na tym, tylko na tym. Tak? Na tym. Pan na tym skupieniu też mówi, że nie spodziewał się tego. Thank you.
Dziękuję bardzo. Dobre. Bardzo gorąco i serdecznie. O, może troszeczkę pogłośnie, ale myślę, że mnie i tak bardzo dobrze słychać. Drodzy Państwo, minęła wybiła godzina 11.30, a więc wszystkich zainteresowanych już widzę, że niektórzy są. Zapraszam również pod scenę. Za chwileczkę pierwszy w tym dniu konkurs rowerowy, a do wygrania, moi drodzy, ten oto rower jako nagroda główna. Oczywiście ten oto rower ufundowany przez szprychy.com. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Trzeba było, drodzy Państwo, tutaj, na owym stoisku, wypełnić kupon, wrzucić go do naszego, odpowiedzieć na pytanie, wrzucić go do naszego koszyka i spośród tamtych osób, drodzy Państwo, wylosujemy trzy, które za chwileczkę wezmą udział w konkursie. Yeah.
zaraz wrócimy z pokazem. Masz pan kasz? Już wracam do Państwa. Tak jak nas Pan Michał zapowiedział, zaprezentujemy Państwu, co jeszcze niekonwencjonalnego można zrobić jeżdżąc na 14 roku. Także nie dość, że niesamowicie przystojny, to jeszcze utalentowany. Absolutną podstawą i rozpoczęciem przygody z pojazdem rowerowym jest wbrew pozorom właśnie jazda po płaskim. Tak jak Karol teraz pokazuje, że pełną podstawą jest stanie w miejscu i nie wspomaganie się tutaj nogami o podłogę. Jest to również jakby na zawodach wymóg konieczny, żeby nie łapać punktów karnych. Kolejną rzeczą, którą Karol już przed chwilą pokazał, jest opanowanie jazdy na samym tylnym kole i stanie na tylnym kole. Może nawet podjechać bliżej aparatu, żeby była groza. Proszę się nie bać. Dobra. Bardzo ładnie. I potem zaczyna się jazda do przodu, skakanie, kontrola na przednim kole, która obecnie jest w zasadzie jedną z najważniejszych technik w trialu rowerowym. Wygląda to mniej więcej tak. Z muzyką jest ok? W takim razie może przejść. Przejdzie przez taki najprostszy podstawowy tor trialowy, używając wszystkich podstawowych technik. Tutaj ładnie użył pedał upa, czyli podskoczenia z tylnego koła na przeszkodę. Tutaj zaprezentujemy Państwu teraz, że również i na przeszkodach trzeba i w zasadzie najwięcej czasu musimy poświęcić na to, żeby łapać równowagę. To sprawia, że potem stojąc na przykład na przeszkodach, które mają 2 metry wysokości, czujemy się pewnie. Myślę, że są już Państwo gotowi, wiedzą i na pewno oczekują bardzo. Także przejdźmy do konkretów. It's running.
stacjonarnie. Karol stanie na tylnym kole. Spróbuje z ziemi wskoczyć na naszą średnią przeszkodę. Oklaski na zachętę. Oj, coś kiwa głową, może być ciężko. I udało się! Wielkie brawa! Zobaczymy, czy mi się uda zdublować ten pomysł, a potem coś specjalnego. Kierownicy, więc jest to mniej więcej metr. Kurwa, spadł od 60 metrów. Chyba Karol już się w formie. Thank you.
Teraz poproszę mnie. Parę części oddałem. Część ustawy.